Cześć, witam was w czwartej części poradnika o podstawach HTML-a. W tej części dokończymy się już bawić stylami i pokażę wam taką nową rzecz jak formularze. Style można także zastosować do elementów z listy. Też wpisujemy style, równa się i w cudzysłowiu, no załóżmy, że teraz chcemy zmienić czcionkę. Rodzaj czcionki. No i Verdana, załóżmy, jest taka czcionka. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, trochę się zmieniło. I tutaj, żeby to było lepiej widać tą różnicę, może zróbmy czcionkę, która się nazywa Courier. No i widzicie, wszystko się zmieniło tutaj. Te dwa elementy. Rozmiar czcionki też można jak najbardziej zmienić. I do tego jest właściwość font size. I tu już wpisujemy wartość w procentach, czyli załóżmy 300%. No pewnie będzie trochę duże. No właśnie. Tutaj sobie też możemy to jakoś zmienić. W sumie zmieńmy wszystkie elementy, żeby to wyglądało jakoś ładnie. Tylko jakoś może 130%, żeby to nie było takie duże. O, i tutaj też. Można też zmieniać właśnie to wyrównanie tekstu do lewej albo do prawej. Tu na tej liście przetestujemy to. Wpisujemy style, równa się. I w cudzysłowie teraz taka właściwość jak text align. No i tutaj załóżmy, chcemy to wyśrodkować właśnie. No, jest na środku. W sumie zamiast używać właśnie tego taga tutaj, center, który nam przeszkadza i właśnie nie pozwala nam zmieniać koloru na czerwony, to można po prostu użyć tutaj. Dodać pewnie text align jeszcze. Center. Usuniemy ten tag i zobaczymy, czy to daje ten sam efekt. No, jak widzicie, daje ten sam efekt. Czyli zamiast taga center można po prostu użyć tej właściwości. I będzie ten sam efekt. Tak jak zauważyliście tutaj, można dodawać wiele tych właściwości, nie tylko jedną. Więc tutaj sobie zróbmy też. Wyrzućmy ten tag center. I zmieńmy też kolor tego, czyli kolor niebieski. I jeszcze wyrównajmy ten tekst do środka. I też pamiętajcie, że dodatkowe właściwości, dodatkowe style dodaje się po średniku. Jeśli tego średnika nie będzie, to raczej nie zadziała. No i jak widzicie, też działa bez tego tagu center. Co jeszcze można tutaj zmienić? Może tutaj jeszcze czcionkę zmienimy na tą Verdanę. I dodamy sobie wyrównywanie tekstu do prawej. No tak trochę średnio to wygląda, ale po prostu chcę pokazać, że można dodawać dużo tych atrybutów. No i mamy listę tutaj po prawej stronie. A, jeszcze napis. O, już sobie wkleję, żeby nie przepisywać. A, i o cudzysłowie pamiętajcie też, bo tutaj właśnie mi się zgubił. No, trochę średnio to wygląda, ale ważne, że działa i że jest widać ten efekt. No to teraz spróbujmy zmienić trochę wygląd tej naszej tabelki, bo jak widzicie, ona jest nadal taka ściśnięta i warto by było to zmienić, żeby była lepiej, bardziej czytelna. Wpisujemy znowu atrybut style, równa się i taka właściwość jak width. No i 100%.
Może wygląda trochę lepiej, ale spróbujmy jeszcze jakoś zmienić, żeby wyglądała lepiej, jeszcze lepiej.